Taram, taram, taram! Przenosimy się do magicznego domku. Domku, który spełnia marzenia każdego, który o to tylko poprosi. W środku oczywiście jest mnóstwo laleczek LOL Surprise. Są bobaski, urocze zwierzaczki, do tego lalki po metamorfozach i nawet zobaczcie tutaj kule, które czekają na unboxing. Dzieciaki, powiem wam coś w sekrecie. Tylko nikomu o tym nie mówcie. W ogóle nie powinnam występować, ale nie mogłam się powstrzymać. Powiem wam, że w tym domku pragnie zamieszkać każda laleczka LOL. O, w takim razie ja też coś powiem, że ja tutaj mieszkam od niedawna. Jest mega super! Ale dzisiejszy odcinek będzie o moim marzeniu. Ha, 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 bo ja pragnę mieć nowe num-numsy. Num-numsy słodziutkie, pachnące i mega kolorowe. Pokus, pokus, czary mary. Niech nasz domek spełni marzenia i da nam num-numsy, abyśmy mogli się bawić. Oj, 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 jest! Udało się, zobaczcie. Dwa przepiękne zestawy num-numsików. Jeden nieco większy, a drugi malutki. Num-nums, num-nums, hu, 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 smells so delicious. Co oznacza, że naprawdę pachną słodziutko. To jest mega fajny zestaw. W takim pudełeczku wygląda jak butelka ze słomką do picia. Natomiast tutaj mamy coś małego. Coś małego i błyszczącego. Ulala, wygląda zachęcająco. To może zacznijmy sobie właśnie od tego zestawu. Tutaj potrzebujemy na pewno nożyczek, bo wszystko jest oklejone jakąś taśmą. Uwaga, uwaga. O, jak przepięknie, chociaż mi najbardziej podoba się to pudełko, bo jest takie błyszczące, brokatowe i mieniące się z daleka. Jest ulotka i jest woreczek, a tutaj nam zostało takie pudełeczko. Możemy to wszystko ściągnąć, wyczyścić i to pudełeczko naprawdę może nam posłużyć do jakiejś metamorfozy albo do jakiejś zabawy. Znając te ulotki, to domyślam się, że tutaj będzie, no właśnie, mnóstwo num-numsików. Jednak my szukamy num-numsów, które będą pasować do tej uroczej luleczki. Ona chciała mieć jakieś kolorowe num-numsiki, chociaż takie, wiecie, różowe, również będą pasować. No i tutaj możemy wybrać naprawdę ich dosyć sporo. Są takie z brokatem, świecące, deserki, jedzenie, całe tego mnóstwo. To co, otwieramy num-nums, num-nums, num-nums. Ja uwielbiam num-numsiki. O, jakie piękne! To jakieś ciacho. O la la, co my tutaj mamy? To jest błyszczyk chyba, tak? Czy nie? Czy to jest coś świecące? Zaraz sprawdzimy. Na pewno widzę tutaj jakąś ciacho, ciacho, ciacho. Bułę chciałam powiedzieć, ale z taką polewą. Czapeczką, troszeczkę takie we francuskim stylu, to wyciągamy naszą zabawkę. I co my tutaj mamy? O rany! Teraz to już sama nie wiem, to jest jakieś zabezpieczenie. Muszę chyba to wyciągnąć. Oh my god, to jest brokat? Chyba tak, zobaczcie, z takim zamknięciem. Teraz jest zamknięte. Oh my god, a co ja mam zrobić z tym brokatem? Czy on jest do zabawy, do jakiejś metamorfozy? Teraz musimy to obkręcić. O, i myślałam, że to będzie błyszczyk. Patrzcie. Ale jaki piękny! Oh my god, patrzcie na to, tylko co się dzieje? Jestem cała brokatowa. A tutaj ręka to już w ogóle. Ej, my możemy tym obsypać na przykład naszą laleczkę LOL i sprawić, żeby była brokatowa. Taram, taram, znalazłam na ulotce. Należy do grupy Cream Poof i nazywa się Blurry Eclair. To jest eklerek. A, no tak. Wiecie, zawsze mi się kojarzyło, że eklerki mają czekoladową polewę, a tutaj jest taka różowa i pachnie białą czekoladą.
No faktycznie. Czujcie od razu białą czekoladę, to ona jest chyba tutaj polana. I widzę, że jest również takie ze specjalnej edycji, niestety go nie trafiłam. Ale dla mnie taki num-num-sik z brokatem jest ekstra, bo on będzie świetnie pasować do domku Leleczek Lol Surprise. A poza tym wykorzystam ten superowy brokat. Tutaj fajnie jeszcze num-numsów, bo te num-numsiki trochę są zapomnianą zabawką, a one są naprawdę super. Ja pamiętam, że kiedyś otwierałam mnóstwo zestawów z num-numsami i teraz oczywiście postanowiłam troszeczkę do nich wrócić. Pod spodem widzimy przeźroczystą buteleczkę, więc musimy ściągnąć teraz ten papierek. Tutaj gdzieś jest zabezpieczenie. Wiecie, taki paseczek jak u Laleczek Lol Surprise w kulach. Dobra. Hops. Tadam, tadam. No i nie ma już żadnej buteleczki. Została taka przeźroczysta. Ona jest taka jakby fioletowo-różowa. Ma uszy. Fajny kolor. Przeźroczysta. Widzę już w środku. Num-numsy. One będą tutaj zupełnie inne, takie duże. Żeby otworzyć, to chyba musimy ściągnąć tą nakrętkę i teraz... O, jaki czad! Jest instrukcja, jest ulotka i są nasze figurki. I zobaczcie, to nie jest zwykły num-numsik, to jest prawdziwa taka figurka. Już Wam ją pokazuję. Oczywiście ten num-numsik zamieszka w moim fantastycznym domku. Patrzcie, jak to przepięknie wygląda. O rany! Tu jeszcze jakieś zabezpieczenie. I ta figurka num-numsika skrywa pewną tajemnicę. Po pierwsze kładziemy ją na tym talerzyku. O rany, bosko już pachnie. To jest jakiś misiu? Chyba tak, taki słodziutki. Tutaj mamy jeszcze jedną niespodziankę. Tylko ściągniemy tę folię ochronną. I zaraz sprawdzimy na ulotce, co to takiego. Jaki kształt ma, wiecie co? To wygląda jak jakiś krem. I możemy to otworzyć, uwaga. O, czy to jest błyszczyk? Wydaje mi się, że tak, pachnie, o rany, tak słodziutko. Nie wiem dokładnie, co to jest, jakaś wanilia, śmietanka? Ale bosko wygląda, no zobaczcie na tą figurkę. Od razu chce się zrobić jakiś domek dla Laleczki Lol, żeby w środku postawić te wszystkie figurki. Ja ściągam jeszcze zawsze te wszystkie napisy tu, ale bosko, o wow, mega mi się podoba. A zobaczcie teraz na to figureczka, która wytyka do nas język. Dwie słodkie kokardki, sukienka w takie paseczki. Może ja bym zrobiła metamorfozę Laleczki Lol Surprise, która będzie podobnie wyglądać? Napiszcie mi właśnie teraz na dole w komentarzu, czy zrobić metamorfozę laleczki. Wybiorę sobie jakąś ładną, pomaluję jej włosy, dodam kokardy, no i oczywiście zrobię taką przepiękną sukienkę różową. Piszcie szybciutko teraz, a ja Was jeszcze zapraszam na mojego Instagrama. Tutaj Wam się gdzieś wyświetli mój Instagram, także zapraszam Was do polubienia, tam zobaczycie więcej zdjęć, które robię podczas kręcenia odcinków dla Was. No i będziecie mogli mnie troszeczkę bliżej poznać. O wow, jaka ta ulotka jest duża. Znajdź ultra rzadkie bliźniaki. A zobaczcie, można na coś takiego trafić, na takie dwie mniejsze figurki bobaski. Kogo my tutaj mamy? Gdzie ja mam swoją? O, jest tutaj. Co my tutaj mamy? Jakiś krem będzie. Yummy Yummy się nazywa. Yummy i Darling. Zapach marshmallow. A tutaj mamy zapach jakiś malinkowy. I zobaczcie, ściągamy teraz tę nakrętkę. I tutaj mamy prawdziwy krem. Krem, który, ja sobie tutaj go sprawdzę, sprawia znowu, że nam błyszczy skóra. Wiecie co to jest fajnego w tym, że możemy takie coś sobie posmarować na lato.
na skórę, na ręce, na dekolt, na szyję i nasza skóra będzie pięknie błyszczeć. Chociaż i tak uważam, że najlepsze w tym wszystkim to są po prostu te piękne figurki. Oprócz tego, że jest krem, możemy też trafić na numnomsy z lakierem do paznokci. Na numnomsy, które... O rany, coś do włosów będą nam robić, farbować je może? Kto to wie? No i oczywiście na numnomsy, które mają pomadkę do ust. A z tej przezroczystej buteleczki możemy zrobić domek dla naszego numnomsika. Zobaczcie, możemy to tutaj schować, żeby nam się nie otworzyło zakrętka. No i sobie tam siedzi. Tutaj mamy takie drzwiczki namalowane. I numnomsik jest w środku. Numnoms, numnoms, numnomsowy zawrót głowy w moim domku, który spełnia marzenia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Piszcie na dole w komentarzu, czy mam zrobić metamorfozę laleczki LOL na podstawie tej przepięknej figurki z namnomsików. Czekam na Was również na moim Instagramie. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa, słoneczka.